Ja pierdolę. To będzie w intrze. To będzie w tych... To musi tam być. Nie może być. Ciekawe jedzenie. Nie może być. Wyobraż sobie lato. Lato, dobra. Wszędzie stara bije starego młotkiem. Co to będzie? Nie wiem. To dobre jest. Wziąłeś kiedyś zeszyt? Jezu. Taki jak notatnik? No taki tego właśnie, typu? No. Okładka tam jest. Okładka, a co jest między okładkami? A mi... Jezu, jak możesz być taki suchy? Ale dzisiaj. Zgadliście. Dzisiaj mamy. Ej, przestałem się okładki. Słyszeć chyba, a może ten? Czekaj. Okładki. Okładki, dobrze. Okładki. Dawno nie było, nie? Bo to fakty są takie, że kiedyś był... Więcej chyba niż raz nawet i dużo ludzi mówiło, że sprawdźcie go znów. I sprawdzamy, widzieliśmy komentarze, wiele się pojawiało przez te wszystkie lata, żeby więcej Kartkiego. Tak, pomimo kontrowersji, bo to już ten temat był tak wielokrotnie gdzieś tam klepany. Nie ma chyba co przedłużać. My nie będziemy odpowiadać za kryminalną historię każdego. Wiemy, że nic nie udowodniono, tam są różne kontrowersje w obie strony, więc my w to nie wnikamy, my słuchamy muzyki i dlatego wylosowaliśmy ten utwór. Czemu ten? Bo ma w chuj milionów. Produkcja HVZX. W ogóle jeszcze Equal Quality, tak? Taka wytwórnia. No bo on tam był, później go wyjebali. No jest. No. A wtedy jeszcze wtedy był. Trzeba się cieszyć. Nie, no bo Quality, taka wytwórnia. Istotnie. Okej, dobra. Ja powiem tobie siema, zanim na do widzenia mi pokażesz kilka swoich nowych kłamstw. Nie musisz mnie doceniać, bo niewiele to zmienia. Zawsze mówili przecież, że nie mamy szans. Boże. Ale on jest... Ten ton w ogóle, ja pierdolę, jak on... Tak, strasznie. Tam kurczę w tle jakieś makarena w tle. Powiem ci siema, a ty na do widzenia mi pokażesz kilka swoich nowych kłamstw. Co? Nie spodziewałem się w ogóle takiego klimatu. Reggaeton? Ja też się nie spodziewałem, wow. Musisz mnie doceniać, bo niewiele to zmienia. Zawsze mówili przecież, że nie mamy szans. I choć mnie boli serce, to zanim to odkręcę, minie jakiś pojebany czas. Choć się napijemy i wymarzymy sceny, których żadny z nas nie chciał grać. No ewidentnie miłość, jakieś love story. Kawałek o miłości, o żalu. Znowu, ale w klimacie wakacyjnym? Jak myślisz, w którym miesiącu to wyszło? Kurczę, nie wiem, no brzmi na lipiec, sierpień. Sierpień. A, no widzisz, sierpień 2018, dobrze widziałem. Wiesz co, no tutaj są takie mocne słowa, nie? Wymazywanie scen z przeszłości, jakaś taka trudna relacja. I właśnie to jest śmieszne, bo dzisiaj mieliśmy rozmowę jeszcze poza kamerami, że miłość jest takim mało popularnym tematem. Że kiedyś w mainstreamowym rapie. Kiedy w popie generalnie miłość jest... Oh. Cały czas na topie, ale w polskim rapie dzisiaj nie jest bardzo. Number one, nie, jeżeli chodzi o tematy. Nie. Najlepsze jest to, że Kartki tak naprawdę po tym, co myśmy słyszeli, cały czas trzyma się tego repertuaru o ciężkiej miłości, bo mamy teraz wakacyjniaka, który wciąż jest ciężki. Ty, ale patrz jak trafiliśmy w sumie. Dziwne. Bo są wakacje i wybraliśmy numer, który też jest wakacyjny. Choć się napijemy i wymarzymy sceny, w których żadne z nas nie chciało grać. Potem im powiemy, że lubimy afery, najebać się naćpać, zresztą powiedz sam. Choć się zapomnimy, jak ludzie co bez siły padli gdzieś po drodze, daj mi tylko znak. Nigdy nie wrócimy, a niebo to nie limit, a kiedy stracę wszystko, to nie byłem ja. Ej, coś poszło chyba nie tak, nic z nas nie chciał dorosnąć. Ty weź zobacz już ile lat, a w końcu jakoś to poszło. Każdy kręci wspomnienia z faksów na GoPro. Wspomnienia z saksów na GoPro, chłopaki pozdro. Snuć marzenia latami to było prosto. Grzywa na oczach, na klacie, koszulka prosto. Pijany stary. No takie wspomnienia z przeszłości, też to jak się, ty, wiesz, ludziom życie toczy. Niektórzy kręcą na GoPro wspomnienia z wakacji. Niektórzy kręcą wspomnienia z pracy, na przykład w Niemczech. Pamiętasz, jak byliśmy 10 lat temu? Najlepsze jest to, że też nagrywaliśmy wspomnienia z pracy. No o tym mówię, czy pamiętasz? Dosłownie z magazynu. Nie mieliśmy GoPro wtedy, co prawda. Tutaj tak naprawdę Kartki stawia na taki tak naprawdę real talk. Po prostu tak wygląda sprowadza życie, trochę, nie? Na ziemię takie wysokie koncepty. Biorąc pod uwagę to, w jakich tematach obraca się Kartki, to on tutaj ewidentnie sprzedał się. Chodziło o to, żeby zrobić... Sprzedał. Chodziło o to, żeby zrobić kawałek wakacyjny, ale dalej, żeby był Kartkiego. Wydaje mi się, że 2018 rok
to mógł być rok Despacito, albo te okolice. Na chacie bywało ostro, jak chciał podnieść rękę na mamę, to stałem mocno. Z góry napierdalało wódą, że kosmos, chłop z gitarą, zanim ją oddał, to mnie przerosło. Minione lata to kosmos. Bardzo mocne słowa, tutaj tak naprawdę, wiesz, wspomnienia z domu. Ciężkie dorastanie, no. Patologia, alkoholizm ojca. I patrz, i to wszystko w wakacyjnym numerze. Mi to osobiście... Nie tyle nie siedzi, co nie jestem w stanie poczuć tego. Ja też tego nie czuję. Trochę mam wrażenie, że te słowa tracą na wartości w takim akompaniamencie. Gdybym nie? miał to po prostu przeczytane, wyrecytowane, to bym to poczuł. Bo tekst jest fajnie złożony, ale w tym klimacie, no nie wiem, no... Mam te same dylematy. Wyobrażasz sobie lato, dobra. Wszędzie stara bije starego młotkiem. Co to będzie, nie wiem. To dobre jest. Nawet nie podchodź do wystudiowanych uśmiechów 1, 7, 2. To przymierzanie w ogóle okularów na wakacjach z tymi metkami, to jest takie. No też... true, 1, 7, 2. Słodki dym i gorzkie noce to ja. Zanim powiem ci siema, ty na dowidzenia mi pokażesz kilka swoich nowych kłamstw. Choć się napijemy i wymarzymy sceny, których żadny z nas nie chciał grać. Zanim powiem ci siema, ty na dowidzenia mi pokażesz kilka swoich nowych kłamstw. Choć się napijemy i wymarzymy sceny, których żadny z nas nie chciał grać. A ty pokażesz mi kilka swoich kłamstw. On wie, że to są kłamstwa, ale mimo to godzi ale się znają na to się. To jest prawdziwa, toksyczna relacja, która niszczy człowieka, niszczy o obie strony, a jednak się udało. No, znaczy, a z drugiej strony kurde. Jest tam trochę takiej nadziei, w sensie takiej wspólnej boleści. Jest, oczywiście. Że mają, jedna i druga strona jest tutaj poszkodowana i chce o tym zapomnieć. Bo tam się też masa rzeczy dzieje, nie? Nie ma nudy na pewno. Więc i jest, to takie, jest nadzieja, że coś się urodzi z tego więcej. Choć się napijemy i wymarzymy sceny, których żadny z nas nie chciał grać. Choć się napijemy i wymarzymy sceny, których żadny z nas nie chciał grać. Żadny z nas nie chciał grać. Wymarzymy sceny, choć się napijemy. To nie jest normalna relacja, że chcesz się z kimś za każdym razem najebać tak, żeby zapomnieć wszystko, nie? I jeszcze to jest twoja tam dziewczyna, powiedzmy. Żadny z nas nie chciał grać. Ej, choć się napijemy i wymarzymy sceny, w których żadne z nas nie chciało grać. Potem im powiemy, że lubimy afery, najebać i się naćpać, zresztą powiedz sam. Choć się zapomnimy, jak ludzie co bez siły padli gdzieś po drodze, daj mi tylko znak. Nigdy nie wrócimy, a niebo to nie limit, a kiedy stracę wszystko, to nie byłem ja. Myś teraz szukają jakiegoś pociągu? O co chodzi? Szukają siebie? Czemuś się tam nie znaleźli? Ci siema, ty na dowidzenia mi pokażesz kilka swoich nowych kłamstw. Choć się napijemy i wymarzymy sceny, których żadne z nas nie chciał grać. Zanim powiem ci siema, ty na dowidzenia mi pokażesz kilka swoich nowych kłamstw. Choć się napijemy i wymarzymy sceny, których żadne z nas nie chciał grać. Zanim powiem ci siema, ty na dowidzenia mi pokażesz kilka swoich nowych kłamstw. Choć się napijemy i wymarzymy sceny, których każdy z nas chciałby grać. Których każdy z nas chciałby grać. Patrz, tam są małe modyfikacje tekstu, każdy nie? Każdy z nas chciałby grać. No, odnośnie tych scen, których jednak każdy z nas chciałby grać. Jest, ten tekst się zmienia trochę na przestrzeni tych różnych refrenów. Każdy z nas chciałby grać. Takie przewrotne to jest. Jest to bardzo ciężki klimat ogólnie. Wspomniane jakieś tam trudne chwile Kartkiego z dzieciństwa, czy po prostu alkoholizm ojca wprost nazwany. Bardzo ciężkie klimaty ubrane w wakacyjny nastrój. Kto by się tego spodziewał? No jest takie słodko-gorzkie właśnie. Troszkę tak jak mówili, że trochę jak Chivas, tylko że Chivas podchodzi do tego jak, trochę jak, no znacznie, w stylu emo. To jest jego sztyk, Kartki nie? jednak ma taki bardziej poetycki wydźwięk. Tak, dużo bardziej. Poważny, dorosły. Uczy was jest taki nastoletni. Jeżeli macie inne fajne numery od Kartkiego, to dawajcie znać w komentarzach. Oczywiście przy okazji zachęcamy was do subskrybowania kawału, jeżeli się wam podobało. Co jeszcze można zrobić? Co jeszcze można zrobić, kurczę? Mamy taką stronę. Można nam dać pieniądze. Pomyślcie ludzie nad najpierw. Jak dużo byście chcieli dać pieniędzy? A jak już będziecie chcieć dać nam pieniądze, to wystarczy, że klikniecie w link Patronite'a i tam można dać nam pieniądze. Bo jeżeli tego nie zrobicie, no to my sami będziemy musieli sobie dawać pieniądze. I to się może wydarzyć, naprawdę. Rozważaliśmy to naprawdę. To się może wydarzyć. Dobra. Bo zobaczycie, że na końcu będą widnieć podziękowanie dla dwóch patronów. To będzie Rafał i Łukasz. Jeżeli nie chcecie, żeby tak było, to was tam zapraszamy. I oczywiście bądźcie z nami przy kolejnych filmach. Pozdro. Pozdro.
Jestem ciekawy jednej rzeczy. No.